Godzina 17, zatem zaczynamy. Kłaniam się i witam Państwa w gościnnych progach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Bardzo Państwu dziękuję za tę dyscyplinę epidemiczną. Im więcej, tym większa pewność, że będziemy mogli spotykać się na kolejnych imprezach i że placówki kulturalne będą ciągle otwarte. Dzisiaj kolejne wydarzenie związane ze wspaniałym wydawnictwem i zarazem 60-leciem bardzo zacnej instytucji, czyli Archiwum Państwowego, które to wydarzenie mamy przyjemność organizować właśnie razem z Archiwum Państwowym na czele z panią dyrektor Katarzyną Królczyk. Witam serdecznie. Współorganizatorem jest także Politechnika Koszalińska i pani rektor profesor Danuta Zawadzka. Dzień dobry pani rektor. Żyjemy na co dzień w rzeczywistości czasami dziwnej, niezrozumiałej, bywa, że zatrważającej i groźnej. Zatem warto dzisiaj oderwać się od realiów chociaż na 2 godziny i zanurzyć się w szalenie interesującą historię i piękną historię naszego miasta. O tym za chwilę już powie pani dyrektor. A ja chcę Państwa bardzo, bardzo serdecznie powitać i podziękować za przyjście. Dzień dobry mówię także osobom, które oglądają nas i słuchają online. Witam wszystkich serdecznie, także może też oklaski dla tych osób, które będą nas słyszeć. Pewnie się do nas uśmiechają. Bardzo Państwu dziękuję. Witam naszych znakomitych gości, pana Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcę prezydenta Koszalina. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam Pawła Michalaka, dyrektora delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzisiaj jednak najważniejsi są bohaterowie naszego historyczno-książkowego spotkania, którzy wykonali tak wspaniałą, tytaniczną i bardzo, bardzo potrzebną pracę. Ale tutaj już o prezentację proszę panią dyrektor Katarzynę Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego. Bardzo dziękuję proszę. Dziękuję serdecznie. Witam wszystkich Państwa również serdecznie. Cieszę się, że spotykamy się w tak licznym gronie, w tym bardzo ważnym dla nas dniu, gdyż dzisiejsza promocja książki Nieznane twarze Koszalina, miejsca, których już nie ma, jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach jubileuszu 60-lecia działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie. Cieszymy się, że nasze spotkanie może odbywać się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, najważniejszym miejscu promocji czytelnictwa i książek w Koszalinie. Dziękuję panu dyrektorowi Dariuszowi Pawlikowskiemu i pracownikom Koszalińskiej Biblioteki za wkład w organizację dzisiejszego spotkania. Witam również gości online, którzy są z nami dzisiaj dzięki Politechnice Koszalińskiej oraz dzięki studiu HD działającemu w strukturach Politechniki. Bardzo dziękuję jej magnificencji doktor habilitowanej Danucie Zawadzkiej, rektor Politechniki Koszalińskiej i wspaniałej ekipie specjalistów Politechniki za wspaniałą współpracę przy organizacji dzisiejszego wydarzenia. Szanowni Państwo, dzisiejszy wieczór spędzimy w otoczeniu na wskroś koszalińskim. W związku z tym nie mogło zabraknąć wśród nas włodarzy miasta. Zapraszam do nas zastępcę prezydenta Koszalina, pana Przemysława Krzyżanowskiego i proszę o zabranie głosu. Od 5 minut w trakcie, panie prezydencie. To jest to w trakcie. Ale pani dyrektor archiwum ma to do siebie, że lubi zaskakiwać. Tak, raz, dwa, trzy. Ma to do siebie, że lubi zaskakiwać, tym bardziej jest to bardzo sympatyczne. Ja chciałem bardzo serdecznie w imieniu także pana Piotra Jedlińskiego, prezydenta miasta Koszalina, przywitać wszystkich państwa na tym spotkaniu, bo jakżeż ważne jest odkrywanie kart znanych i nieznanych historii Koszalina. Myślę, przekonaliśmy się wszyscy już kilka miesięcy temu, kiedy razem z panią dyrektor otwieraliśmy pod Koszalińskim Urzędem Miejskim na pięknym placu przed koszalińskim ratuszem wystawę, w której były prezentowane właśnie też te znane i nieznane zakątki naszego miasta. To bardzo piękne, że dzięki pomocy Archiwum Państwowego w Koszalinie może powstać tak piękne wydawnictwo, które będzie opisywało historię naszego miasta, a szczególnie tych miejsc, których my dzisiaj nie widzimy, a przecież zapadły w pamięci dawnych mieszkańców Koszalina. Nie zapomnę spotkania, kiedy przyjechali tutaj do Koszalina Niemcy, osoby, które tu są potomkami tych, którzy wyjechali z Koszalina, to między innymi Niemcy, którzy są zlokalizowani w przepięknym mieście, z którego zresztą przyjechały ostatnio do koszalińskiego szpitala
wojewódzkiego siostry przy pięknej uroczystości, gdzie też wspominaliśmy historię Koszalina przedwojenną. I byli zachwyceni i myślę też bardzo cieszyli się z tego, że po pierwsze Koszalin jest tak piękny poprzez te wszystkie lata, ale bardzo byli przede wszystkim też wdzięczni za to, że my Polacy, my Koszalinianie mówimy bardzo głośno o historii też niemieckiej tego miasta, bo taka też historia tego miasta jest. Pani dyrektor, chciałem pani bardzo serdecznie podziękować. Myślę, że przed nami wspaniały wieczór z książką, z panem Piotrem Pawłowskim, który poprowadzi tą dzisiejszą piękną imprezę i myślę, że szanowni państwo, pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich, mieszkańców Koszalina, Darek, przytrzymaj mikrofon. Na ręce pani dyrektor złożę wiązankę kwiatów w podziękowaniu za to, co pani robi na rzecz naszego miasta, na rzecz regionu, województwa i naszego kraju. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję panie prezydencie za kwiaty i za piękne słowa. Szanowni państwo, książka, która objęta została honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, nie powstałaby, gdyby nie praca zespołu ludzi. I to jest właśnie ten moment, żeby ich przedstawić i nagrodzić brawami. Pomysłodawcą i redaktorem publikacji jest pani Dorota Cywińska. Wielkie brawa, proszę państwa. Starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Koszalinie. W skład zespołu redakcyjnego weszli też pan Krzysztof Urbanowicz, pasjonat historii naszego miasta, który jest autorem tekstów i współczesnych zdjęć wykorzystanych w publikacji, pan Zbigniew Wojtkiewicz, koszaliński kolekcjoner, darczyńca archiwum, wyróżniony odznaką honorową zasłużony dla archiwistyki przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, pan Zbigniew oprócz pracy swojej nad książką udostępnił do publikacji prywatną, bardzo bogatą kolekcję przedwojennych pocztówek Koszalina. Bardzo dziękujemy panie Zbigniewie. Konsultantem merytorycznym publikacji jest historyk, archiwista dr Kacper Pęcarski. Korektą tekstów zajęła się redaktor Joanna Wyżykowska. Nie wiem, czy jest pani redaktor z nami. A piękne opracowanie graficzne, proszę państwa, publikacji to dzieło koszalińskiego artysty, z którym nasze archiwum już od wielu lat współpracuje, pana Mariusza Króla. Ogromne brawa. Druk i oprawę publikacji zrealizowała pracownia poligraficzno-introligatorska Introdruk. Tym samym z dumą mogę powiedzieć, że publikacja została zrealizowana w całości w Koszalinie. Szanowni państwo, rok obchodów jubileuszowych pomału się kończy. Dzisiejsza prezentacja książki jest jego punktem kulminacyjnym. Zrealizowaliśmy w tym roku wiele wydarzeń dla mieszkańców miasta, ale dwa z nich warto przypomnieć, ponieważ wiążą się z naszą publikacją. Pierwsze to cykl filmów Poznaj z nami Koszalin, który był swoistym wstępem do powstania książki. Cztery odcinki cyklu, które poświęcone były wybranym obiektom z publikacji, zrealizowaliśmy dzięki wspaniałej współpracy z Polskim Radiem Koszalin. Tu ogromne również podziękowania dla Polskiego Radia. Drugie wydarzenie to wystawa plenerowa, z którą mogliście państwo zapoznać się przy Rynku Staromiejskim w miesiącach letnich. Obecnie wystawa prezentowana jest na dziedzińcu archiwum, do oglądania której serdecznie wszystkich państwa zapraszamy. Warto też wspomnieć, że specjalnie na dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy w Galerii Region wystawę planszową oraz wyeksponowaliśmy w gablotach artefakty przekazane w darze do naszego zasobu przez pana Zbigniewa Wojtkiewicza. Zachęcam do oglądania, bo te eksponaty są prezentowane tylko dzisiaj i macie państwo niepowtarzalną okazję je dzisiaj zobaczyć. Przed nami zasadnicza część spotkania, to znaczy rozmowa z autorami książki, którą poprowadzi pan Piotr Pawłowski. Życzę państwu interesującego wieczoru i zachęcam do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Dziękuję serdecznie. Znajdujemy się na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Jest to jedno z ważniejszych miejsc, bodajże najważniejsze w mieście, w jego dziejach i w jego przestrzeni historycznej.
Dlatego, że sercem tego miasta jest właśnie, tak jak każdego zresztą innego, rynek. Ale jest to miejsce szczególne, dlatego że o ile inne miasta na Pomorzu Zachodnim miały to szczęście, że notowały w swoich dziejach kilka miejsc, w których można dokonać było wymiany handlowej, uczestniczyć aktywnie w życiu politycznym, o tyle w Koszalinie to miejsce było jedno. Ten plac, na którym się znajdujemy, właściwie nosił zawsze nazwę rynku, markt, a kamienice przy nim się znajdujące to ammarkt, coś, co znajdowało się przy rynku. A dzisiaj jest to miejsce, w którym koszalinianie bardzo chętnie wypoczywają, podobnie jak i goście przybywający do miasta. W zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie jest dużo, jak widać, dokumentów, akt dotyczących zarówno rynku, jak i ratusza. Zacznę może od najstarszych. Najstarsze akta to są akta dotyczące pomnika Fryderyka Wilhelma, który po wielkim pożarze w 1718, który wybuchł w Koszalinie i zniszczył znaczną część miasta, bardzo pomógł w jego odbudowie. Wdzięczni mieszkańcy postanowili postawić mu na rynku, na środku rynku pomnik. I te akta dotyczą właśnie tego pomnika. Tak wyglądał jego przekrój. W 2022 roku koszaliński ratusz stojący za moimi plecami będzie miał 60 lat. Oddano go do użytku 15 grudnia 1962 roku, ale projektowano go wcześniej, bo projekt powstał pod koniec lat 50., a właściwie jeszcze wcześniej powstały dwa inne projekty, które całkowicie różniły się od tego, co zostało ostatecznie zrealizowane. Te pierwsze projekty nawiązywały do zabudowy, którą projektowano. Miały to być takie kamienice nawiązujące do zabytkowych, ale nieistniejących przed wojną budynków. Była to taka stylizacja trochę na renesansowe, przypominające ni to warszawskie, ni to krakowskie kamieniczki. Obejrzeliśmy fragment filmu, słychać mnie pan dobrze. Proszę państwa, jeżeli państwo pozwolicie, przede wszystkim witamy państwa serdecznie i witam naszych gości. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja podzielę się taką drobną obserwacją, bo czasami prowadzę te spotkania dzięki uprzejmości pana dyrektora Dariusza Pawlikowskiego, ale muszę powiedzieć, że tak zacnego grona gości, każdy jest zacny, ale to jest wyjątkowo zacne. Cieszę się, że państwo jesteście. Widzę bardzo wiele twarzy, które współtworzyły Koszalin. Jest z nami między innymi, to jedno nazwisko, wybaczcie państwo, ale zasłużenie. Jest z nami między innymi Eugeniusz Żubert, który siedzi w drugim rzędzie i to jest legenda tego miasta, historia. Myślę, że to są ludzie tacy, którzy są solą tej ziemi, którzy współtworzyli to, co warunki i miejsca, w których dzisiaj żyjemy, więc warto im oddać hołd. Dziękuję państwu za te oklaski. Jeżeli państwo pozwolicie, to chciałbym to spotkanie na takich kilka części podzielić, oddać państwu głos przede wszystkim, więc moje pytania stanowią tylko rodzaj tła. Porozmawiamy o książce, o ludziach, o Koszalinie. Ale jeżeli państwo możecie, to gromadźcie sobie te pytania, które mam nadzieję, że padną z sali. One są najważniejsze dzisiaj zupełnie. Jak państwo się czujecie w takim miejscu, kiedy jest promocja książki? Długo, długo praca, a potem pach. I co? Zadowolenie. Mikrofon. Zadowolenie. No przede wszystkim radość, że publikacja cieszy się takim zainteresowaniem, bo warto było robić. Jak długo trwała praca? Półtora roku taka właściwa praca, ale materiały były zbierane, jakby wybierane już wiele, wiele lat wcześniej. To jeżeli państwo pozwólcie, powiecie coś o sobie, dlatego że pani dyrektor troszkę was przedstawiła, ale zaczynając od pani Doroty, co pani na co dzień robi w archiwum i jaka była rola przy tej książce, bo redaktor nie zawsze znaczy to samo. Jestem starszym kustoszem w archiwum. Zajmuję się poszukiwaniami genealogicznymi, ale też poszukiwaniami informacji w aktach. Na zlecenie instytucji, na zlecenie osób prywatnych. Tym głównie się zajmuję. A przy tym wydawnictwie? A przy tym wydawnictwie, no najpierw wyszukałam materiały w zespole Akta Miasta Koszalina. Następnie typowałam i jakby spinałam całą pracę, no i robiłam opisy do poszczególnych skanów. To jeszcze do tego wrócimy. Krzysztof, jaka twoja rola była?
Ja tutaj występowałem w dwóch rolach. Jedna była taka jak w poprzednim albumie, który nosił tytuł 200 twarzy Koszalina. I zarówno tam, jak i tutaj moje zadanie polegało na robieniu zdjęć współczesnych, współczesnego stanu, tego, o czym mówił dany rozdział. Czyli w poprzednich albumach fotografowałem obiekty, które istniały, na przykład dawny Urząd Wojewódzki, na przykład CK 105, które przed wojną istniało jako Teatr Litkego. W tym albumie fotografowałem miejsca, w których niegdyś stały budynki, ale dziś znajduje się tam albo coś innego, albo zupełnie nic. To była jedna rola. Druga rola, zaproponowano mi, abym w tym albumie o każdym z tych obiektów coś napisał, żeby nie były to tylko same zdjęcia, na których one wyglądają lepiej lub gorzej, tylko żeby czytelnik mógł czegoś się o nich jeszcze dowiedzieć, co tam było, kto był właścicielem, co się z nimi działo po wojnie, takie rzeczy. Jeszcze chciałem cię zapytać o to, bo kiedy z artysty, rysownika wykluwa się historyk? Jak ten proces przebiegał? Być może dzieje się to wtedy, kiedy twórczość artystyczna staje się twórczością zarobkową i przestaje być w związku z tym czystą przyjemnością. W związku z czym zacząłem sobie szukać takiej odskoczni gdzie indziej, no i trafiłem w rejony właśnie historyczno-lokalne. A ponieważ temat historii Koszalina jest dość trudny, trudny z wielu powodów. Po pierwsze z powodu braku dokumentów tak łatwo dostępnych, jak to jest na przykład w wypadku miast w centralnej Polsce, w Krakowie, w Poznaniu. To po pierwsze. Po drugie, jest trudny z powodu bariery językowej, którą zwykły człowiek raczej nie jest w stanie swobodnie przeskoczyć. W związku z czym temat jest mało zbadany i pomyślałem sobie, że tutaj spróbuję się zmierzyć, no i jakoś to idzie. Panie doktorze, jak się słyszy o opiece merytorycznej, to zwykle ma się na myśli kogoś nad wszystkim czuwa, wszystko wie i do którego można przyjść i zadać mu każde pytanie i on ma obowiązek na nie odpowiedzieć. Było tak? No, nie cierpię takiego podejścia, szanowny panie prowadzący nasze dzisiejsze spotkanie, dlatego że ja występowałem w roli pewnego woźnicy, który miał dwa konie w tym powozie. I czasem któryś z koni potrafił galopować albo zbiec w jedną bądź drugą stronę, a moim zadaniem było ściągnięcie czasami tych cugli. I ja występuję tutaj w takiej nietypowej roli, dlatego że czasem pretensje, które jedna czy druga osoba mogła wysunąć tutaj do tekstu, który został mi przedłożony, i czasem nawet do pewnych informacji odnoszących się chociaż do grafiki czy szeroko rozumianej ikonografii, to no tu niestety musiałem ingerować, kiedy było to konieczne. Ale to jest naturalne w procesie, kiedy mowa jest o wydaniu książki. Natomiast muszę tu przyznać, że bardzo dobrze mi się współpracowało z państwami autorami. Była to współpraca, sądzę, owocna, która zaowocowała tym wydawnictwem, tą publikacją, którą dzisiaj państwo jesteście świadkami i którą możecie państwo otrzymać w dniu dzisiejszym. Natomiast ta moja rola czasami powściągliwości, czasami historyka, który, no bo z zawodu jestem historykiem z Akademii Pomorskiej w Słupsku i pracownikiem Archiwum Państwowego w Koszalinie, i te pogodzenie tych dwóch światów jest szalenie trudne. Bo muszę niestety zdjąć swoje buty historyka, który jako rasowy historyk czasem używa tego bata, może nad wyraz często niż powinien w odniesieniu do osób, które konstruują teksty niekoniecznie historyczne. Ale z drugiej strony to się przydaje, bo to jest wzajemna wymiana doświadczeń i wzajemna wymiana wiedzy. Na pewno nie chciałbym, bym był traktowany jako pewnego rodzaju ostoja mądrości, bo głupiec by się tylko mylił, jeżeli stwierdziłby, że jest tak. Każdy się uczy, materiał źródłowy jest tak bogaty, szanowni państwo, że zawsze możemy wnioskować i wywodzić z niego nowe kwestie, nowe tematy, nowe zjawiska. I ta kolejna publikacja, która w ostatnim czasie wpisała się w dzieje naszego miasta, jest przyczynkiem i wskazuje wręcz drogę na kolejne tematy badawcze, które musimy w najbliższym czasie podjąć, i to mówię jako historyk. Jako archiwista to może troszeczkę może inaczej wyglądać, ale jako historyk z pewnością mamy dobrą bazę źródłową do podjęcia nowych
czasem nawet i kontrowersyjnych tematów, jeśli chodzi o Koszalin i jego najbliższą okolicę, ale to już jest ten etap, w którym możemy to robić. A gdyby pan miał taki jeden temat wskazać, hasłowo teraz, który należałoby poruszyć, nawet z tych kontrowersyjnych, to jaki by to był? Ja tak bardzo ogólnie oczywiście tutaj bym go ujął, ale życie społeczne w XIX-XX wieku do 1945 roku. To jest mnóstwo interesujących zagadnień, które by w tym czasie nam powstały, które doczekałyby się pełnego opisu historycznego, które mogłyby być rozszerzeniem ostatnio wydanej w 2016 roku monografii Koszalina, zwłaszcza w jego pierwszym tomie, gdzie byłaby możliwość korekty pewnych ustaleń, które tam się pojawiły, a z pewnością można byłoby te zagadnienia przedstawić w nieco innym świetle, nie dlatego, że można było mieć uwagi do poprzedniego wydawnictwa, jeśli chodzi o pierwszy tom dziejów Koszalina, ale dlatego, że baza źródłowa, materiałowa już na to pozwala w taki sposób spojrzeć na dzieje miasta, by no, spojrzeć z nieco innej perspektywy. Pani Doroto, mamy 2015 rok, pojawia się pomysł na książkę i spodziewam się, że wtedy jeszcze chyba nie miała pani do końca świadomości rozmiaru tej książki. Czy już wiedziała pani, że to będzie taka duża praca? Wiedziałam. Duża, ale bardzo wdzięczna. Ja w 2014 chyba, mogę się o rok pomylić, uczestniczyłam razem z innymi archiwistami w takim projekcie Kultura Plus. Polegał on na tym, że skanowaliśmy jeden zespół, Akta Miasta Koszalina. Ten zespół de facto jest głównym bohaterem tej publikacji. Większość materiałów jest z tego zespołu. Skanując strona po stronie, bardzo żmudna praca, nagle zorientowałam się, że tutaj są same skarby, że to są niewykorzystane, przefantastyczne materiały, fasady budynków istniejących, nieistniejących. Najpierw powstał pomysł stworzenia publikacji o istniejących, ale już wiedziałam i zbierałam materiały, żeby wykorzystać to do drugiej nieistniejących. To już był zamysł, że będą dwie publikacje, że ta druga musi być, bo po prostu no, grzechem byłoby nie wykorzystać tych materiałów. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy i mówiliśmy o promocji, to wtedy pokazała mi pani szczotkę tego wydawnictwa i kiedy zobaczyłem, no jeszcze odbiegające daleko od tego, co dzisiaj leży przed nami, pracę, pomyślałem sobie, to jest nieprawdopodobne, żeby to wszystko zebrać. Znaczy trzeba benedyktyńskiej pracy, to tu się kłania się Nobliska Tokarczuk, bo ona 600 stron 6 lat produkowała, dłubiąc w archiwach. I tu jest coś, proszę powiedzieć, na czym ta praca polegała, tak od podstaw. Trzeba było przejrzeć ponad 200 tysięcy skanów, skan po skanie, a następnie zachowałam te notatki, wynotować sobie sygnatura ta i ta, strona ta i ta, piękna fasada albo no i tak dalej. Czyli przychodziła pani do pracy rano, robiła sobie pani kawę albo herbatę i zaczynała pani jedną z tych 200 tysięcy prac oglądać. Nie, nie, najpierw wykonywałam swoje obowiązki. Potem herbata i kawa. A potem herbata, a później to, nie, trwało to, no było to rozłożone w czasie, także trwało to miesiące. Ale mówię, opłacało się. Ja przyznam szczerze, że najbardziej lubię ten proces poszukiwania informacji. No zresztą, wybierania tego. Poszukiwania, bo to, że jest na przykład Wydział Budowlany w aktach miasta Koszalina, jest tak zespół jakby ksiąg i są one poświęcone, poszyt jest poświęcony jakiemuś budynkowi. Mówię tak w uproszczeniu. To nie znaczy, że te informacje o tym budynku są tylko w tym poszycie. Trzeba było szukać na przykład w budynku sąsiadującym, w budynku naprzeciwko, przeglądać te skany wszystkie i zbierać informacje o tym. To fascynująca praca, także zachęcam do oglądania skanów na naszej stronie tego zespołu, bo to jest naprawdę fantastyczny zespół. A jeszcze chciałem panią zapytać w tej części, czy kształt stron pojawił się od razu? Czyli że one takie właśnie będą, że one zawierały taki układ tych stron? Bo ja sądzę, że Mariusz tutaj miał też na to wpływ jakiś, którego zaraz wywołam do odpowiedzi. Siedział spokojnie, dopóki mu nie powiedziałem, tobie też zadam pytanie, bo to bardzo skromny człowiek, proszę państwa. Jak to było?
kształt stron wyszedł jakby sam z siebie, albowiem w aktach miasta Koszalina nie ma, no są chyba 3 fotografie w całym zespole, nie więcej. Nie ma fotografii, dlatego no, znając już pana Zbyszka Wojtkiewicza, który jest takim naprawdę przyjacielem naszego archiwum i znając zbiory, które on posiada, postanowiliśmy stworzyć taki moduł. Nasz materiał, materiał z zasobu pana Zbyszka. No i jeszcze muszę powiedzieć, że do współpracy przyłączyło się zarówno przy jednej, przy pierwszej, jak przy drugiej publikacji muzeum i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, delegatura w Koszalinie. Także naprawdę serdeczne podziękowania, bo jakby dołożyli swój materiał i to no, bez najmniejszego problemu współpracowaliśmy. Czy na tym etapie były z pana strony jakieś sugestie? To znaczy, jak pan widział prezentację tego wszystkiego? No bo początkowo się pojawiły założenia, a potem tak będziemy robić. Ja zostałem dopuszczony do tej publikacji w troszeczkę późniejszym terminie, dlatego ja już miałem do czynienia z pewną koncepcją realizowaną, ale jak najbardziej elastyczną, jeśli chodzi o kształt tej publikacji. Oczywiście ta koncepcja, jeśli chodzi o teksty, umiejscowienie poszczególnych materiałów ikonograficznych w tekście, to była rzecz płynna, która ewoluowała i to było naturalne, jeśli chodzi o tego rodzaju wydawnictwo, tym bardziej, że tak jak pani Dorotka była uprzejmie przed chwileczką powiedzieć, ten materiał jest przebogaty, on jest ogromny i siłą rzeczy musi nastąpić tutaj selekcja. Bardzo łatwo o pomyłki w tym zakresie, bo tu znowu odzywa się przeze mnie historyk. O ile archiwista fascynuje się wspaniałym materiałem znalezionym w aktach, o tyle historyk musi spojrzeć na ten materiał troszkę krytycznie. Bardzo często jest tak, że do dzisiaj nawet zawodowi historycy potrafią pomylić się co do oryginału bądź kopii planu bądź obiektu, który został zbudowany, zrealizowany. I te pomyłki występują niestety często w literaturze. Więc moim zadaniem było korygowanie tych niebezpieczeństw, które wystąpiły w publikacji, na rzecz jak najmożliwie wiernego odtworzenia rzeczywistości tej historycznej. A ogrom materiału, jakim tutaj dysponowała pani Dorota i pan Krzysztof, no wymuszał jednak pewne radykalne posunięcia, dlatego że część tematów, część zagadnień, a więc budynków tutaj umieszczonych, jest bardzo dobrze reprezentowana w zasobie archiwalnym. Tu myślę oczywiście o planach, rzutach, rysach, o fotografiach, raczej tutaj, jeśli chodzi o zasób Archiwum Państwowego, w stopniu znikomym, ale część tematów jednak jest reprezentowana słabo. To oczywiście siłą rzeczy wynika z wielu procesów historycznych, przez które przeszło nasze miasto i które te procesy rzutowały na ten materiał takim, jakim on został. My też musimy mieć świadomość tego, że nie jest to wszystko, co odnosi się do Koszalina w tej części właśnie obrazującej przeszłość tego miasta, bo po prostu rok 45 dokonał i lata późniejsze zresztą dokonały spustoszenia w tym zakresie. Są miasta na Pomorzu Zachodnim między innymi, które mają lepiej odzwierciedlony stan budynków, dokumentację budowlaną. Są miasta, które tego rodzaju dokumentację utraciły bezpowrotnie. I co za tym idzie, Koszalin akurat znajdował się w tak interesującym położeniu, by móc stać się przedmiotem zainteresowań obu tutaj obecnych autorów. Miasto, które z jednej strony było 6 pod względem liczby ludności w całej prowincji pomorskiej, między innymi po chociażby Stargardzie do niedawna szczecińskim, po Kołobrzegu, z drugiej strony dysponowało bądź co bądź skromną bazą informacyjną w tym zakresie budowlaną, bowiem ta pozostała piątka miast dysponowała dużo większym zasobem w czasie, kiedy ten zasób był tworzony i kiedy był przechowywany jeszcze przez niemieckie dawne instytucje. A po 1945 roku na szczęście tak się złożyło na szczęście dla miasta, że lwia część tej dokumentacji budowlanej tutaj się przetrwała i możemy ją tu w wyborze oczywiście podziwiać w publikacji, a w przypadku na przykład Szczecina sytuacja już tak różowo się tutaj nie przedstawia. Szczecin dokonał. Już nie wspominając o Słupsku. Ale Słupsk mimo wszystko ma dobrze jeszcze zachowaną tę dokumentację budowlaną. Chociażby z racji tego, że po prostu stanowił większy ośrodek ludnościowo niż Koszalin, no i siłą rzeczy ta reprezentacja jest w związku z tym bogatsza. Natomiast sam materiał i praca nad nim, no to siłą rzeczy, tak jak to przy wyborze, zawsze wybór będzie subiektywny. Nadreprezentacja jednego tematu nad drugim siłą rzeczy wymusza pewne posunięcia i to się działo w tej publikacji,
ale jeżeli dokonywaliśmy pewnych cięć materiału, który naprawdę chcielibyśmy zamieścić w całości, ale to siłą rzeczy jest niemożliwe, to dokonaliśmy to w taki sposób, by zachować pewne proporcje między, ja to tak roboczo nazywam, rozdziałami, a więc tymi elementami wchodzącymi w skład publikacji, a więc poszczególnymi obiektami, tymi nieznanymi twarzami Koszalina. Krzysztof, potrafisz w sposób bardzo zdecydowany dyskutować, no nawet wdawać się w długotrwałą i bolesną dla innych odbiorców polemikę, ale jesteś bardzo dokładny. Parokrotnie o tym rozmawialiśmy przy różnych wydawnictwach, że potrafisz różne rzeczy sprawdzać wielokrotnie w różnych źródłach. To dzisiaj nie jest popularne przy tej powierzchowności, które narzuca generalnie internet. Największa trudność jaka była? Największą trudnością było zebranie, czy w ogóle pozyskanie informacji dotyczących tutaj w tym albumie niektórych obiektów, o których właściwie nie było wiadomo nic, poza tym, że istniały. Takim obiektem był na przykład budynek tu niedaleko biblioteki, po drugiej stronie ulicy Kościuszki, gdzie punktem wyjścia, żeby on się w ogóle znalazł w tym albumie, to było zdjęcie Zbyszka Wojtkiewicza, a jedynym śladem w zasobie archiwum to była bodajże projekt kanalizacji, na którym, czyli projekt dotyczący zupełnie czego innego, ale na którym to projekcie ten budynek był zaznaczony w zarysie. A ja jedyne, co mogłem wiedzieć, co mogłem się dowiedzieć, czego mogłem się dowiedzieć o tym budynku, to były informacje z książek adresowych, których na szczęście kilka zachowało się tutaj w archiwum. Z zasobu biblioteki naszego archiwum. Tak, ale z książek adresowych mogłem się jedynie dowiedzieć, że kto był tam właścicielem tego budynku i jacy ludzie w poszczególnych latach mieszkali. Więc taka skrótowa informacja się tutaj znalazła. W innych przypadkach było to no już nie takie trudne, bo budynki miały swoją historię zarówno w aktach koszalińskich, jak i w publikacjach, które dotyczyły na przykład loży masońskiej, przy czym na przykład budynek loży masońskiej, nieistniejący już, informacje o nim udało się znaleźć nie tylko w dawnictwie, również ze zbioru Zbyszka, czyli dziejach loży masońskiej, czyli tam wiadomo było z tej publikacji, kiedy się ta loża tam wprowadziła, kiedy ten budynek był po raz pierwszy, znalazł się przy tej ulicy, ale również były informacje dostępne dzięki to już moim prywatnym kontaktom z panem, który jako dziecko mieszkał w tym budynku przed wojną. Ten budynek przed wojną już nie był siedzibą loży, ponieważ loża została w czasach III Rzeszy zdelegalizowana, a budynek został oddany w dzierżawę jego rodzicom, którzy prowadzili tam restaurację. Czyli naszukałeś się, krótko mówiąc. Często to, czego się dowiaduję, jest wynikiem poszukiwań, ale czasami jest to szczęśliwy traf. W wypadku tego pana to dzięki Facebookowi, poprzez jego córkę udało mi się złapać z nim kontakt. Zresztą spotkaliśmy się w tym roku niedawno. Zanim oddam państwu głos, to jeszcze chciałem cię prosić o taki drobny eksperyment. Nie wiem, czy będzie możliwy. Czy mógłbyś powiedzieć o kilku budynkach, mówiąc na przykład, że tu, gdzie dzisiaj jest to, to było to, tak żeby uzmysłowić państwu mniej więcej, jaka to jest skala pracy. I mało tego, czego dzisiaj nie widzimy? No przede wszystkim nie widzimy tego wszystkiego, co przez wiele lat, przez kilkaset lat można powiedzieć, stało przy rynku. Bo tam jeszcze przed wojną zachowały się budynki, które wybudowano po pożarze w 1718 roku. Wiele z nich zostało w XIX wieku i na początku XX wieku przebudowanych, ale zachowały się takie małe kurniczki. To wszystko zniknęło, przy czym zniknęło, można powiedzieć, na raty, to znaczy oczywiście zniknęło w 1945 roku i pozostał tam tylko jeden budynek, który stoi w tej chwili obok ratusza i do niedawna był bankiem, przy czym ten budynek, który był bankiem, powstał w drugiej połowie lat 30., a to, co było wcześniej i co znalazło się w albumie, zostało rozebrane. Według dokumentów to jest przebudowany budynek, ale on tak naprawdę został rozebrany do fundamentów i postawiony na nowo. Więc to wszystko, co jest wokół rynku,
tego nie zobaczymy, poza tym jednym, nie zobaczymy mnóstwa rzeczy, które wielu koszalinian wciąż jeszcze pamięta, czyli budynki, które zasłaniały katedrę, cała ta pierzeja między ulicą Bolesława Krzywoustego i Połtawską. Nie zobaczymy już budynków, które zniknęły przy okazji organizacji dożynek w 1975 roku, przy czym chciałbym podkreślić, że one zniknęły przy okazji dożynek, a nie z powodu dożynek, bo bardzo często jest to jakoś mylone i pojawiają się takie różne opowieści, że to z powodu przyjazdu Gierka. Nie, to była po prostu wyjątkowa okazja, żeby przyspieszyć modernizację, przebudowę. Porządkować. Tak. A jeszcze powiedz tylko, gdzie kończył się Koszalin? Na wysokości czego? Których budynków dzisiaj rozumianych? Z której strony miasta? No z której strony, ale powiedzmy o obrzeżach. Dziś myślę, że Koszalin kończy się przy Górze Chemskiej. Ta granica się... Ale tamten. Gdzie kończył się tamten Koszalin? To zależy w którym roku, ale powiedzmy, że Koszalin z lat 30., te ostatnie lata, na północy kończył się w okolicach ulicy Podgórnej, tak mniej więcej na wysokości, zresztą tam zachowały się jeszcze budynki przy dawnej ósemce, tak, po drugiej stronie Alei Monte Cassino. Przy ulicy dzisiejszej Szczecińskiej to już były tam zakłady przemysłowe. Ogrodnictwa. Ogrodnictwa, to już też był tam, można powiedzieć, dzielnica przemysłowo-produkcyjna. Od strony wschodniej to tam gdzie się i dziś kończy, czyli tym najdalszym punktem, pomijając Górę Chemską, to był dziś obecny Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, a przed wojną ośrodek narodowo-socjalistyczny, ośrodek kształceniowy, wcześniej ośrodek kształceniowy, a jeszcze wcześniej szkoła kadetów. No i Rokosowo, które do pewnego momentu było osobną wsią, a w latach 30. zostało jakby częścią Koszalina. Proszę Państwa, teraz jest Państwa moment. Zapraszam do pytań, jeżeli Państwo macie. Nie ma pytań. To, a mamy jeszcze ten mikrofon, czy nie? Joasiu, nie mamy. A ja wobec tego tam oddam swój, dobrze? Chciałbym zapytać, a dobrze, bo ja będę pytał, to wobec tego oddam mikrofon. Mariusz, gdybyś mógł dosłownie, proszę Państwa, to jest pan, który nazywa się Mariusz Król i który stworzył niebywały layout tej książki, niezwykle pracowity, pieczołowity i jeżeli Państwo chyba zgodzicie się, że jest po prostu jednym z jakby kolejnych autorów tej książki. Zresztą Mariusz słynie z takich, ja to zawsze nazywam, że to są takie militarno-wojskowe layouty, czyli gdzieś tam zawsze jest jakiś mundur, zawsze jakieś zdobienie i tak dalej, a poza tym jest człowiekiem, który nieustannie zaprasza do odwiedzenia Muzeum pod Gromadą. Mariusz, jak powstawał ten layout? Czy to jest tak, że dostajesz propozycję i ty już wiesz, że to będzie tak wyglądać? Pani Droza coś podpowiada, ale nie powiemy co. Tego się nie wie nigdy na samym początku, chociaż czasami są przebłyski takie, flesze, gdzie, tak jak już Dorota mówiła, zarzuca się temat, pokazuje się, mówi się o tym, co chce się pokazać, co jest najważniejsze, do czego nawiązać. Momentami widać już rozwiązanie, jakie ma być, potem ono jest oczywiście szlifowane. W miarę układania materiału wychodzą pewne niedogodności, które trzeba modyfikować, trzeba wracać, układać na nowo, dobierać kolor, ale taki główny temat to jest już tak naprawdę przy pierwszej wizycie, drugiej rozmowie już można sobie uzmysłowić, jak to ma być robione. I tak 240 stron. Potem to już jest tylko ciężka praca. Ale to jest tak, że już potem powielasz strony, tylko wrzucasz artefakty? Nie. Jak widać, każda strona jest w innym trochę układzie, chociaż graficznie trzyma się oczywiście jako całość, ale tutaj nie ma szablonu, że wrzucamy tylko zdjęcie, opis i wszystko jest dokładnie tak samo na stronie. Mhm. To powoduje, że nad każdą stroną trzeba się zastanowić. Tu jeszcze były sugestie, to zdjęcie trzeba zrobić większe, bo ono jest fajne, pokazuje coś fajnego, które nie było jeszcze publikowane na przykład.
Więc trzeba przemeblowywać tą stronę, coś wyrzucić albo pomniejszyć, przesunąć, powiększyć. Cały czas pracę głową. Mogę jeszcze pana Zbigniewa zapytać? Zgodzi się pan na jedno pytanie odpowiedzieć, bo to kolejny współautor chyba, tak? Zgodzicie się państwo. Chciałem pana zapytać, jak dużej kolekcji dotąd pan nie ujawnił? No może ujawniłem i małą część. Co to znaczy? 10%? Ja wiem, że to jest w zasadzie tajemnica handlowa, ale... No dokładnie, dokładnie. I w takich budowlanych kręgach się mówi, że to jest ściśle tajne. No i jeżeli powiem, to musiałbym pana zastrzelić. Rozumiem. To nie, to ja się wycofuję z tego pytania. Także chociaż znając broń, którą mają rekonstruktorzy Mariusza, to ona na ogół nie strzela. Także pierwsza widokówka, kiedy się w pana kolekcji pojawiła? Nie pamiętam. 30 lat temu? No około 20. Czyli jest szansa na to, że kolejne fragmenty tego zbioru zasilą kolejne wydawnictwa? Jest. Okej. Okay. To wracamy wobec tego do pytań. Skoro nie ma pytań z sali, to będziemy rozmawiać o książce. Już bezpośrednio. Chciałem państwa zapytać, czy były takie momenty kryzysowe? To pani Doroto, czy był taki moment, kiedy pani, no chociaż nie, znając panią, to pani powiedziała, że da pani radę, ale czy był taki moment, kiedy nagle uzmysłowiliście sobie, że stoicie przed jakimś problemem? Tak. Działa. Jeden czy więcej? Jeden. Jaki? Dotyczył Mariusza. Wszyscy wiedzą, że jest to niezwykle spokojny człowiek. Ja też nie jestem wybuchowa, ale w pewnym... Najlepsi graficy są zawsze spokojni. Tak. W pewnym momencie już napięcie się tak skumulowało, no czas nas gonił. Ja Mariusza popędzałam, spokojnie tonował, aż wreszcie nastąpiła awantura. Czyli ja powiedziałam, szanowni państwo, państwo musicie mieć świadomość tego, co to znaczy zdenerwować artystę. No, Mariusz powiedział do cholery, a ja powiedziałam, szlak mnie trafi. No to była cała awantura, ta myślisz, najgorsza. Myślisz, Doroto, że państwo tak uwierzyli? Nie, no tak było, gdyby było inaczej, powiedziałabym. Także to był ten moment krytyczny. Tak poza tym nie, pięknie nam się pracowało, naprawdę. Cała czwórka, wszyscy razem z Kacprem, który, że tak powiem, czuwał nad nami, pracowało nam się znakomicie, spokojnie, bez problemów żadnych. Każdy był zawsze dyspozycyjny. Przecież pan Zbyszek wykonuje zupełnie inną pracę. I nieraz jak dzwoniłam do niego po jakąś informację, żeby coś uściślić i dopytać, to słyszałam tam, że tam coś się dzieje głośno, ale zawsze mi udzielił tej informacji. Także naprawdę doskonała współpraca. No i muszę jeszcze o jednej osobie powiedzieć, która cały czas z nami pracowała i cały czas sprawowała opiekę i pomagała, nieraz rozstrzygała, jak były jakieś drobne spory. Pani dyrektor Katarzyna Królczyk. Pani dyrektor, z całego serca naprawdę serdecznie dziękujemy, bo bez pani nie udałoby się. W ogóle zacne grono, bo Iza Rogowska pomogła chyba w reprodukcjach, tak zdaje się? Zdjęcia robiła artefaktów właśnie, które przekazał pan Zbyszek. Nie znam tylko tej, która robiła korektę, ale no to może poznam przy okazji. Pani Wyrzykowska. Chciałem jeszcze zapytać o to, na jakim etapie pojawił się tytuł? Pierwszym. No w ogóle jakoś tak przyszedł 200 twarzy Koszalina, no bo przyznam szczerze, że podpowiedział mi mój mąż, gdzie mówiłam, powiedz, fasady, kamienice, jak to można nazwać? On mówi twarze. Pani dyrektor Chojecka, która kierowała zespołem redakcyjnym przy tamtej publikacji, dodała 200, tak żeby jakoś to spiąć. I wyszło 200 twarzy Koszalina. A tutaj nieznane twarze, to już była konsekwencja jakby no, wykorzystania tego materiału. Mogę panią prosić o to, żeby pani powiedziała parę słów na temat wcześniejszych wydawnictw, dlatego że to się układa w jakąś całość, tak? Kiedy zobaczyłem okładkę tej, to powiedziałem, że to jest seria.
Ale niekoniecznie. Nie, to nie jest seria. Pierwszym i drugim tomem, o pierwszym tomie, czyli o inwentarzu tego mojego zachwalanego, ukochanego zespołu Akta Miasta Koszalina, to może najwięcej powiedzieć Kacper, albowiem pracował razem z panią kierownik Anią Zbroszczyk nad tym inwentarzem, także oni opracowali ten inwentarz. Drugą częścią było właśnie 200 twarzy i to była pierwsza i druga część. Ta publikacja, jako że są to nieznane twarze, mają opisy, była publikacją naszą, jubileuszową i pani dyrektor tak zadecydowała, że ma być ona samodzielną publikacją. Myślę, że to doskonałe. To powiedzmy o tej wcześniejszej publikacji wobec tego. To było nawet interesujące przedsięwzięcie, dlatego że od dłuższego czasu wtedy, to był rok 2015. Chyba w 15 już zostało to sfinalizowane i to była publikacja, która w tym czasie była pierwszą publikacją tego rodzaju w kraju, jeśli chodzi o sposób zaprezentowania, jak to się w archiwistyce tak ładnie mówi, pomocy inwentarzowych wyższego rzędu. Skutkowało to zwyczajnie tym, że jeszcze za dyrektor pani Joanny Chojeckiej dokonaliśmy rzeczy swego czasu w kraju niemożliwej. Po prostu przetłumaczaliśmy i jednocześnie konfrontowaliśmy z zawartością, czy tłumaczenie i oryginalna nazwa jednostki archiwalnej, a więc poszytu, teczki, była zgodna z jej zawartością. No bo samo przedstawienie tekstowe publikacji, spisu, wykazu wszystkich jednostek archiwalnych w języku oryginału, czyli w języku niemieckim, mogłoby być średnią wartością. Szczególnie dla użytkownika nieznającego języka niemieckiego. A w tym momencie dostarczyliśmy pewną możliwość znalezienia interesującej nas jednostki archiwalnej w języku polskim, oczywiście na zasadzie przemiennej, odsyłając do oryginału w języku niemieckim. Temu oczywiście też towarzyszyło skonstruowanie rozbudowanego słownika, takiego tezaurusa, który odsyłał nas pomiędzy dwoma językami do wszystkich haseł, które tam się znalazły. Ja pamiętam, konstruowałem wszystkie te słowniki jako indeks nazw osobowych, indeksu geograficznego, również do poziomu poszczególnych ulic, a nawet odniesienie do poszczególnych adresów, które zachowały się w aktach. Ponadto bardzo ważną rzeczą było to, że pokusiliśmy się na bardzo rozbudowaną interpretację wszystkiego tego, co dotyczyło dziejów zespołu. A więc dziejów akt miasta Koszalina, a więc siłą rzeczy również poświęciliśmy wiele miejsca dziejom ustrojowym koszalińskiego magistratu na jego całej przestrzeni historycznej. Tego właściwie na Pomorzu Zachodnim nikt nie zrobił. Jest niewielkie opracowanie odnoszące się do akt gminy w Mirosławcu autorstwa profesora Pawła Guta z Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Świnoujścia. Ale to jest tylko zwykły, prosty wykaz jednostek, który bardziej tam ma pomoc ewidencyjną, liczbową, niż pomoc w odniesieniu do zawartości. Nam to się udało. Pamiętam, zobaczyliśmy wspólny efekt. To było ponad 600 stron całości. Miło się tłumaczyło. Tu z koleżanką Anią Zbroszczyk mieliśmy kilka takich bardzo interesujących zagwozdek, jak przetłumaczyć pewne archaiczne sformułowania gdzieś nawet z XVI-XVII wieku, ale bardzo się ucieszyłem z chwilą, kiedy już publikacja się ukazała, dotarła do Słupska na ręce profesora Szultki i profesor Szultka takim swoim wzrokiem powiedział: no, żeście dobrą robotę zrobili, nie ma żadnych błędów, co w ustach profesora po prostu brzmi i brzmiało jak godna rzecz pochwały, ale to się krótko mówiąc udało. No, mam takie marzenia, ale to bardziej z charakteru marzeń prywatnych. Byśmy pani dyrektor kiedyś mogli tak rejencję koszalińską zrobić. To już byłoby wielotomowe, bo ja wiem, na pewno nie zmieściłoby się... Bo wy tam nigdy poniżej 200 stron nie schodzicie, nie? Nie, no tu byśmy na pewno poniżej 2000 nie zeszli. Bo nie nawet do tego. Tak, ale no, krótko mówiąc, informacja ukryta, zwyczajnie rzecz ujmując, nie istnieje. Jeżeli i archiwa tu się w te zadanie bardzo dobrze wpisują, jeżeli archiwa doprowadzą do takiej sytuacji, w której te informacje przemycą, te informacje uwidocznią, to nawet zakodowana informacja poprzez kod, jakim jest język, obcy w tym momencie,
może ożywić się jeszcze raz, może dotrzeć do odbiorcy, a co za tym idzie, jeśli dociera do odbiorcy, to zwyczajnie wzbudza jego naturalną ciekawość. I zresztą takie między innymi jedno z takich przesłań towarzyszyło powstaniu tej książki, której autorzy tutaj wspólnie dokonali i to się zmaterializowało. Krzysztof, jak się współpracuje z archiwum? Co ma powiedzieć? Prawdę ma powiedzieć. To jest autor niezależny. Współpracuje się naprawdę fantastycznie. Archiwum jest instytucją bardzo otwartą dla każdego i dla osób takich jak Zbyszek, jak ja, osób, które interesują się historią miasta amatorsko, ale z pasją. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, współpraca przy tym albumie, to jest przecież już kolejna współpraca tutaj w naszym gronie, to jest kolejna lekcja dyscypliny i pokory, bo powiedziałeś, że jestem dokładny, ale ta dokładność jeszcze była uściślona przez Kacpra, ponieważ zresztą przez cały zespół, chyba do ostatnich chwil poprawialiśmy różne rzeczy, literówki, nieliterówki. Tego typu praca wymaga rzetelności, a rzetelność wymaga dyscypliny, dokładności i pokory. I nawet jeżeli coś mi się wydawało, że coś tak jakoś jest, to bardzo szybko się mogło okazać, że było zupełnie inaczej. Kiedyś znajomy mi powiedział, że jeżeli czegoś nie jestem do końca pewien, to lepiej to omijać, a nie pisać, że być może, że prawdopodobnie. Tutaj wszystko to, co zostało w tych informacjach zawarte, jest oparte rzeczywiście na źródłach i to takich sprawdzonych. To znaczy nie chciałem się na przykład opierać na wydawnictwach powojennych, bo o dziejach Koszalina to już Kacper wspomniał, ale generalnie w czasach Polski Ludowej to były skrzywienia różne ideologiczne i zawierane różne informacje, które niekoniecznie były zgodne z prawdą, a później to już bywa, że ktoś coś napisze, a było zupełnie inaczej. Proszę Państwa, na myśl... O, proszę bardzo. No tak, oczywiście, honorowy obywatel miasta. Dobra. Wydawałoby się nam, że trzeba iść do archiwum, żeby coś znaleźć, poszukać czegoś, również i oglądnąć, zobaczyć. I tak może jakiś czas było. W moim przekonaniu w ostatnich czasach, kilku latach ostatnich w szczególności, archiwum wychodzi na zewnątrz, czyli poza obiekt, którym znajdują się po pierwsze ludzie, którzy tam pracują, a po drugie materiały, dokumenty tam gromadzone. A zatem te zbiory, które znajdują się w tym budynku i ludzie tam pracujący tym operują, to oznacza, że te archiwa zaczynają żyć. Nie leżą dla leżenia w obiekcie, ale zaczynają żyć, bowiem wynosi się je w różnej formule na zewnątrz, czyli poza obiekt. To są wystawy, chociażby w tym roku na Rynku Staromiejskim, czy nawet w Mielnie, jak sobie przypominam, taka również wystawa była różnych materiałów. I te publikacje, które już od pewnego czasu otrzymujemy, to jest po pierwsze praca, ale to jest po drugie pokazywanie materiałów, które można szybciej, może łatwiej poprzez publikację dotrzeć do historii miasta, historii ludzi, obiektów, różnego rodzaju działań w tamtym czasie. Chciałbym z tego tytułu i z tego powodu bardzo serdecznie podziękować pracującym w archiwum, pani dyrektor i zespołom, a także i tym, którzy wydają, pracują. To nie jest przecież pierwsza i sądzę, że nie ostatnia pozycja wydawnicza, gdzie
my jako mieszkańcy i nie tylko, możemy się dowiedzieć więcej niż w ogóle wiemy. A zatem bardzo serdecznie gratuluję i z podziękowaniem i tak trzymać dalej. Pani dyrektor i szanowni pracujący i społecznie udzielający się ludzie w archiwum. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Andrzej Żebrowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina i radny osiedla. Uważam, że wspaniałą robotę robi archiwum i podziękowanie naprawdę dla wszystkich. Ale żeby tego nie zmarnować, myślę, że dobrze było wykorzystać przynajmniej, mamy rady osiedla, w każdej radzie są kluby, żeby to puścić ludziom na tych różnych zebraniach, gdzie spotykają się w tej chwili seniorzy na przykład. Byłoby to bardzo cenne, żeby to nie było tylko zrobione dla nauki i ewentualnie tutaj pokazanie, ale żeby to poszło jeszcze w świat dla tych tysięcy koszalinian, którzy tego nie widzieli, nie słyszeli może nawet. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Marczyk. Tak się stało, że pracuję w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Miałem różny zaszczyt nadal pracować w obecności czy we współpracy z panem doktorem Pęcarskim. No jest to, powiem prosto, osoba bardzo skromna w swojej wypowiedzi. Współpracując również i miałem możliwość współpracowania w zakresie wydania pierwszego inwentarza właśnie Akta Miasta Koszalina w wersji nie analogowej, ale cyfrowej, przerobionej, i miałem też okazję również reprezentować z panem doktorem Pęcarskim na konferencji we Wrocławiu. Pokazaliśmy Polsce całej, że zmienił się warsztat w zasadzie pracy historyka. Naczelnym zadaniem było właśnie przedstawienie nowej formuły, którą właśnie zastosowaliśmy, digitalizując ten zasób oraz podkładając ten zasób pod poszczególne jednostki, które się znalazły później w takim portalu archiwalnym Szukaj w archiwach. Powiem Państwu, że było szalone zdziwienie Państwa profesorów, którzy gremialnie uczestniczyli, kiedy się dowiedzieli, że zmienia się ich warsztat pracy na warsztat mianowicie nie fiszkowy, ale zupełnie cyfrowy, że będąc w domu i mając ochotę zajrzeć do akt miasta Koszalina i sobie powiedzmy zobaczyć poszczególne skany i dokonać wyboru, że nie ma teraz, nie będą mieli zarazem tej możliwości rzucenia wszystkiego na archiwistów, że źle przetłumaczyli, bo tę odpowiedzialność będą ponosić sami przy tym, mówię, nowym narzędziu pracy. A więc mieliśmy rzeczywiście bardzo przyjemność tą zobaczyć i miłe zaskoczenie. No i przyjęliśmy wielkie gratulacje, bo to było rzeczywiście nową na skali, że tak powiem, tutaj polskiej po raz pierwszy. I chciałem również podziękować właśnie zespołowi, który też również tutaj uczestniczył. Dziękuję bardzo i życzę. Dziękuję Ci, Ryszardzie, za miłe słowo. Piotrze, może chciałbym jeszcze tylko powiedzieć panu Andrzejowi Żebrowskiemu, że ten album nie jest tylko pracą naukową, ale on będzie, z tego co wiem, dostępny w wersji online w postaci PDF-u, także każdy emeryt, każdy mieszkaniec Koszalina i Europy, i świata będzie mógł sobie ten album przejrzeć w swoim własnym komputerze, będzie mógł sobie ściągnąć. Również poszczególne budynki, miejsca, które tam zostały opisane, myślę, że będą pojawiały się regularnie na Facebooku, ponieważ na Facebooku razem z paroma przyjaciółmi prowadzimy grupę miłośników Starego Koszalina i tam współpracując, sięgając do archiwów, które są online, do archiwum koszalińskiego, do zasobu, cały czas staramy się pokazywać dawny Koszalin oparty właśnie na źródłach istniejących, opisywać, oprócz pokazywania starych pocztówek, przy pokazaniu dawnego zdjęcia, dawnego dokumentu, staramy się od razu omówić ten dokument, czego dotyczy, jaka jest jego historia. Staramy się tą historię, mówiąc kolokwialnie, wprowadzić pod strzechy drogą internetową i
Tak sobie myślę, że to być może, nie wiem czy zastąpi, ale na pewno uzupełni te spotkania klubowe w takiej formule jeszcze dwudziestowiecznej. Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć, czy w trakcie pracy poszukiwań nad tą publikacją dowiedzieliście się Państwo w sprawie zaginięcia tego pomnika króla? Coś na temat, czy jakieś nowe nie poszlaki? Ma tam w zasobie, nie ma, znaczy nie mogę powiedzieć nie ma, bo tego po prostu nie mówi się, ale nie odnaleźliśmy informacji na ten temat, niestety. Bo to takie trochę dziwne, w krótkim okresie czasu całkiem zaginął. Nie wiadomo, czy w krótkim. Nie wiadomo, czy w krótkim. Dzień dobry. Czy słychać mnie? Słychać. Ja się nazywam Marek Leda. Chciałbym przede wszystkim Państwu gorąco pogratulować tego wydawnictwa. Ja miałem okazję przed rozpoczęciem spotkania gorączkowo przekartkować pierwszy raz tą wspaniałą książkę i sprawia wrażenie po prostu imponujące. A wiem, co mówię, ponieważ sam zajmuję się redakcją, piszę również teksty krajoznawcze. No i efekt jest no, po prostu piorunujący. I aż nasuwa się pytanie, stąd pozwoliłem się sobie poprosić o mikrofon. Czy przewidujecie Państwo ciąg dalszy? Powiedzieliście Państwo wcześniej, że wybór był bardzo trudny materiałów do książki, tematów, budynków. Około 200 w stosunku do wielu tysięcy obiektów udokumentowanych. I pytanie jest takie, czy planujecie Państwo ciąg dalszy w postaci, no nie wiem, są nieznane twarze Koszalina, może jeszcze mniej znane twarze Koszalina? Dziękuję. I nie będzie. Znaczy, moim zdaniem ta formuła, czyli wykorzystanie zasobu, czyli naszych materiałów, zasobu Archiwum Państwowego i zasobów zbiorów pana Zbyszka czy innych kolekcjonerów wyczerpała się. Ja naprawdę wyszukałam wszystkie możliwe materiały i one się ukazały, spełniające ten warunek. To też nie jest proste znaleźć na pocztówce jakąś kamieniczkę, bo pocztówki wiadomo, one albo zabudowę przedstawiały, albo jakieś ważne instytucje. Także dzięki zbiorom pana Zbyszka udało się zobrazować niektóre kamieniczki i na ten temat już materiały się wyczerpały. Nie wiem, może pan Zbyszek ma tam w ukryciu jeszcze inne przeróżne pocztówki, więc no będziemy rozmawiać. Ja przyznam szczerze, że teraz chciałabym lekko przekroczyć rok 1945 i spróbować skupić się na tych latach powojennych. Zobaczyć, co tutaj moglibyśmy zaproponować koszalinianom. Może akurat wyjdzie coś ciekawego, ale to też zależy od naszej pani dyrektor. Nie, to na razie tylko taki pomysł, ale mówię, to od pomysłu, jak widać, do przemysłu tak jest. Chciałabym zadać jedno pytanie. Dołożyliście Państwo starań, żeby napisać taką piękną książkę. Czy myśleliście Państwo o tym, żeby przybliżyć mieszkańcom Koszalina postaci, ludzi, którzy tutaj mieszkali? Na przykład Hans Grade, Lothar Baruch, bracia von Heidebreck, w ogóle rodzina von Heidebreck, von Kameke. Dziękuję. No to zazwyczaj to pan Krzysztof tak się Hansen Grade, tak, panie Krzysztofie? Tak, no to raczej tego typu informacji chyba nie znajdziemy w archiwum. Znaczy, znaleźlibyśmy jakieś szczątki, które trzeba by było składać, więc nie ma tam gotowych życiorysów. Jak pani zaczęła mówić o ludziach, to ja się uśmiechnęłam i zaczęłam kiwać głową, albowiem pan Krzysztof, opisując miejsca, jakby przybliżył
mieszkańców tych domów, kamienic. I ja w każdym razie, czytając te teksty i oglądając te obiekty, to czułam się, jakbym no, po prostu ich znała. Także tu w tym sensie ludzie ci tutaj, z krwi i kości tak, są przybliżeni. Tutaj znajdziemy w tej książce kilka takich historii, które pojawiły się o ludziach właśnie, które pojawiły się przy opisywaniu budynków. I to są takie historie, które wypłynęły jakby niejako naturalnie. To znaczy opisywałem budynek, który znajdował się w miejscu obecnego Saturna, w którym to budynku był rzeźnik o nazwisku Schneider. Notabene na początku zdawało mi się, że to był krawiec, bo Schneider jest krawiec po niemiecku i był wielki Schild Schneider, ale nie, to był jakiś, nie pamiętam imienia, rzeźnik, który występował w książkach adresowych jako rzeźnik, w którejś książce adresowej zniknął, a pod tym samym adresem była pani Schneider z domu Mefs, która przez kilka następnych lat figurowała jako właścicielka tego sklepu mięsnego, po czym w którejś książce pojawiła się już nie jako pani Schneider z domu Mefs, tylko jako pani, jakieś inne nazwisko, z domu Mefs, czyli wyszła za mąż za jakiegoś Karla, tu inne nazwisko, nie pamiętam w tej chwili. Po czym w kolejnych książkach adresowych był już właścicielem pan Karl. Całe rodzinne historie. Całe rodzinne historie, oczywiście to są drobne, ale to są z takich drobnych właśnie zwykłych ludzi historii składało się życie ówczesnego miasta. Drugim taką historią też dosyć, która pojawiła się niejako naturalnie, to była historia, która wypłynęła przy okazji opisywania pralni przy ulicy Morskiej, gdzie też była podobna sytuacja, to znaczy w pewnym momencie w książce adresowej pojawiła się wdowa po panu, który miał tam swój zakład, po czym po jakimś czasie pojawił się tam pracownik, w kolejnej książce adresowej pani już zmieniła nazwisko, więc to są takie historie o ludziach zwykłych. Natomiast o historie o ludziach, o których już coś pisano, takich jak Hans Grade na przykład, to takie historie się na pewno pojawią. Taka historia pojawi się za miesiąc niecały. Mogę tutaj zdradzić, że w przyszłym miesiącu, 25 listopada, w tym miejscu, będzie spotkanie na temat mojej książki, w której opisuję między innymi właśnie japoński epizod Hansa Grade, do którego dotarłem dzięki panu Krzysztofowi Jedynakowi z muzeum. Tam będą historie o ludziach. Tutaj jest natomiast bardziej historia miasta w sensie materialnym, w sensie budynków, placów, ulic. De facto akt urodzenia Hansa Grade jest u nas w naszym zasobie, w księgach stanu cywilnego, także jego akt urodzenia mamy czarno na białym, oryginalny. Akt urodzenia to jest też właściwie ciekawy materiał, z którego być może udałoby się coś wydać, ponieważ szukając już tam materiałów na temat przodka pewnego, notabene Argentyńczyka, pochodzenia niemieckiego, dotarłem do akt urodzenia jego prapradziadka, który urodził się na początku wieku, a w latach 30. na tym świadectwie urodzenia dopisano ręką urzędnika, że niniejszym temu panu dopisuje się imię Salomon bodajże, albo Izak. I okazało się, a jego praprababce Sara, dopisano tak, Sara. To było powszechne. Tak, to było powszechne latach, i nagle tutaj, że tak powiem, poczułem jakby powiało mrozem, bo to były dopiski czynione urzędowo na wszystkich aktach urodzenia i dokumentach niemieckich i Żydów. Izrael. Więc takie historie też czasami się pojawiają drobne. W aktach urzędowych nagle jakieś ludzkie dramaty zwykłych ludzi. Więc sami państwo widzicie, krótko mówiąc, że jest potrzeba już w tej chwili konstrukcji takiej monografii Koszalina dotyczącej życia społecznego. Chyba to już jest najwyższy czas na to, skoro państwo zadajecie pytania, które takich zagadnień właśnie dotyczą, i zaczynamy już opowiadać o książkach nieistniejących, a być może powstałych w przyszłości, oznacza to, że jest na to zapotrzebowanie.
Ale to też oznacza, że cała dotychczasowa działalność wydawnicza Archiwum Państwowego w Koszalinie jak najbardziej wpisuje się w potrzeby państwa. I to widać w całej rozciągłości. Koszalinian, to taka świeża sprawa. Od pewnego czasu Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizuje projekt upamiętniania dawnych Koszalinian. Parę lat temu został upamiętniony, właściwie zostali upamiętnieni ojciec i syn Onaszowie. Obaj byli pastorami parafii mariackiej. Zaangażowani w działalność tak zwanego kościoła wyznającego i na ścianie budynku przy ulicy Matejki jest tablica pamiątkowa im poświęcona. I niecały miesiąc temu dzięki inicjatywie pani Anny Rawskiej, prezeski Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i nieskromnie powiem również mojej, została upamiętniona twórczyni i budowniczka w zasadzie szpitala wojewódzkiego, dzisiejszego szpitala, mianowicie diakonisa Berta von Massow. I tutaj pan prezydent Krzyżanowski wspomniał o tej uroczystości i o wizycie dwóch diakonis ze zgromadzenia Salem w Mindę. Ponieważ Krzysztof już się tutaj chwalił swoją publikacją, niektórzy z państwa jeszcze dostali do rąk dzisiaj ubiegłoroczny rocznik koszalinski. Ja jestem sekretarzem redakcji, więc rocznika koszalińskiego i chcę państwu polecić nowy rocznik, który ukaże się w grudniu. I tam wprowadziliśmy kolegium redakcyjne, podjęło decyzję, że będziemy prezentowali sylwetki wybitnych wielkich koszalinian. I muszę państwa jakby właśnie zachęcić do czytania tego rocznika. I konwencja została przyjęta taka, że jedna prezentacja będzie dotyczyła koszalinian tych dawnych, sprzed 1945 roku, natomiast druga prezentacja będzie dotyczyła powojennych koszalinian. I mogę już państwu powiedzieć, że w tym najbliższym numerze będzie właśnie taki króciutki artykuł o naszach i o siostrach Pileckich, nie tylko o Marii Pileckiej, ale również o jej siostrze, pani Wandzie Giecowej, które mieszkały przy ulicy Szymanowskiego. Co to znaczy, proszę państwa, upiec trzy pieczenie przy jednym ogniu? Ale to jest ciekawe, dlatego że spotkaliśmy się przy jednej książce, a mówiliśmy już o czterech. Także to jest... Dodam jeszcze, że okładkę do rocznika koszalińskiego projektuje Mariusz Król. Ja bym chciała wrócić do tej pierwszej książki, dzięki której spotkaliśmy się tutaj wszyscy. Każdy z państwa ma w głowie, w sercu jakiś obraz tego naszego kochanego Koszalina. Proszę powiedzieć, czy podczas tych bardzo długotrwałych prac nad tą książką, podczas poszukiwań, trafiliście państwo na coś, co was absolutnie zaskoczyło, że nie spodziewaliście się, że możecie odnaleźć taką informację dotyczącą Koszalina? Znaczy, przyznam szczerze, że moim takim ulubionym obiektem, który jakby zaskoczył mnie swoją urodą, był dom rodziny Heinzius. W ogóle zaistniała ta informacja o tym domu. Nie wiem, nie widzę pana dyrektora Pawła Michalaka. Gdzieś był, ale nie ma. Pan dyrektor Michalak przyprowadził w roku bodajże 2016 do czytelni akt pana Niemca, który chodził jakby od instytucji do instytucji i nie bardzo miał kto się nim zainteresować. Cóż się okazało? Był to potomek takiej naprawdę znamienitej koszalińskiej rodziny Heinzius. Mieli oni willę naprzeciwko szkoły numer 1 mniej więcej przy ulicy Zwycięstwa, ówczesna Bergstrasse 60. Było to, tak jak teraz jest delegatura urzędu, to przed pomnikiem Piłsudskiego. O, w tym, na placu był, tam gdzie teraz jest ówczesny plac, był ogród za tym domem. I ten pan André Braun przekazał
mi do zeskanowania materiały właśnie na temat tego budynku. Fantastyczne, wnętrza przepiękne, zobaczycie zresztą Państwo sami. Później jego kuzynka, bo utrzymujemy cały czas kontakt, dosłała jeszcze materiały. Dzięki temu mógł powstać tak piękny obiekt, bo przyznam, nie mogłam się doczekać tej publikacji po to tylko, żeby pokazać wnętrze i ten budynek również, bo jest urokliwy, ale wnętrze z tymi pamiątkami to jest coś fantastycznego. Dlatego dla mnie to było takie przeżycie. Dziękuję. Ja chciałem Państwa jeszcze zapytać w ostatniej części. Aha, jeszcze tylko powiem Państwu, jaki jest program wieczoru. Program jest taki, że jak skończymy spotkanie, a przygotowujcie Państwo pytania, bo niestety koniec jest rychły, to w holu zapraszamy autorów do autografów i to jest ta sytuacja, w której można zdobyć autograf na gorąco. I tam również będzie ta sposobność, żeby porozmawiać chwileczkę z autorami, a także zapytać się o inne książki, o których dzisiaj nie mówiliśmy, a które na pewno powstają, bo jak widzicie Państwo, to jest taki organizm podskórny. Gdzieś tu rozmawiamy o jedne, a już inne są w druku, w produkcji albo w pomyśle. Ja chciałem Państwa zapytać tym razem już o sam Koszalin. Ja wiem, że Państwo też pytali, ale chciałem zapytać o taką może troszkę wizję. Kiedy się ogląda zrealizowany w technice 3D film o Warszawie przedwojennej, film fenomenalny zupełnie, znaczy uruchamia trochę jak z Franka Herberta, który uruchamia wyobraźnię i pokazuje, że to naprawdę miasto, którego zupełnie nie znamy, to myślę sobie, że taki film o Koszalinie byłby równie fascynujący. Sądzicie Państwo, że to jest w ogóle możliwe? Nie pytam teraz o technologię, bo technologia jest w zasięgu ręki, dlatego że takie próby już w muzeum powstawały, żeby fragmenty pokazywać, ale z punktu widzenia merytorycznego, historycznego, dokumentacyjnego, czy to jest możliwe? Pani Doroto. Znaczy z wykorzystaniem bogactwa zbiorów pana Zbyszka, no z całą pewnością. Nam właśnie o to chodziło, żeby uruchomić wyobraźnię. Pierwsze obiekty w tej publikacji to jest rynek, tak jak już zaznaczaliśmy. I teraz proszę Państwa, można stanąć na naszym rynku, obejrzeć te zdjęcia i wyobrazić sobie, jak ten rynek wyglądał. No, swego rodzaju 3D. Panowie? Ja tu miałbym pewne obawy, bo technicznie jak najbardziej jest to jak do zrealizowania i to się dzieje nie tylko zresztą w Polsce, ale i w ogóle na świecie. Ale drodzy Państwo, gdybyśmy pokusili się o sporządzenie takiej prezentacji cyfrowej, takiego cyfrowego odwzorowania Koszalina, to obawiam się, że moglibyśmy się mocno rozczarować. Książka, którą Państwu dzisiaj prezentujemy, oddaje ducha tego miasta, które jest ładne, piękne, utrwalone na kartach pocztowych, w dokumentacji budowlanej. Ale rzeczywistość była zupełnie inna, Szanowni Państwo. Często jest tak, że to w tej chwili, dzisiaj, kiedy chodzimy nie tylko zresztą po centrum Koszalina, ale i innych miast i zresztą nie tylko po Morza Zachodniego, to te centra, one dzisiaj dopiero wyglądają ładnie. Krótko rzecz ujmując, natomiast przedwojenne czyli centrum Koszalina... wtedy był retusz. Oczywiście i to stosowany zaraz, właściwie natychmiast, kiedy pojawiła się karta pocztowa i no, każdy, kto gromadzi karty pocztowe doskonale ma, posiada w swoich zbiorach karty, które są i zarówno wynikiem pracy sprzed retuszu i w trakcie retuszu i po retuszu i były nawet publikowane 20 i więcej lat z rzędu. I to jest rzeczą naturalną, jeśli chodzi o ten obraz, nie tylko zresztą Koszalina sprzed 1945 roku, ale istnieje taka grupa materiałów archiwalnych przechowywana w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie, gdzie można zaznajomić się z tym, jak Koszalin wyglądał w praktyce, jak wyglądał w rzeczywistości. Tutaj mieliśmy spotkanie ze studentami z Politechniki Koszalińskiej i myślę, że to było bardzo interesujące dla studentów spotkanie, bowiem dowiedzieli się, jak wyglądał Koszalin w centrum na podstawie tej dokumentacji, między innymi tej dokumentacji. I to z wzornictwa, czyli... Oczywiście. I Szanowni Państwo,
to było miasto, które doczekało się, podobnie zresztą jak Białogard, poważnej ekspertyzy budowlanej, którą przeprowadzały władze prowincjonalne w Szczecinie. I obraz ze śródmieścia tego miasta, zresztą nie tylko Koszalina i Białogardu, przedstawiał się źle, katastrofalnie. Drodzy Państwo, myśmy mieli do czynienia z centrum silnie zawilgoconym, zniszczonym, o naleciałościach XVII, XVIII i XIX wiecznych, które tylko nawarstwiały się w procesie dziejowym, które miały za zadanie spełniać wyłącznie funkcje mieszkaniowe, ale pomieszane, zwróćcie Państwo uwagę, z funkcją typowo przemysłową. Zresztą świadectwem tego jest chociażby funkcjonowanie całego kompleksu fabrycznego w rejonie ulicy Asnyka i Mickiewicza. To jest rzecz nie taka wcale rzadka w skali Pomorza Zachodniego, by łączyć te funkcje, jakby nie było z funkcją uciążliwą, jaką był przemysł spożywczy tego rodzaju, z funkcją mieszkaniową. I nam jawił zupełnie inny obraz miasta, który my w pewien sposób podświadomie kreujemy, czytając tego rodzaju publikacje. Pamiętajcie Państwo o tym, że ta publikacja, jak i wcześniejsze, to odzwierciedlenie materiału źródłowego, przedstawienie pewnych rzeczy projektowych, pewnych rzeczy wynikających z konieczności dostosowania do potrzeb czasu. Ale życie jest życiem i nie zawsze jest tak, i było tak w procesie dziejowym, żeby nasze oczekiwania były zbieżne z tym, w czym funkcjonowali i nasi poprzednicy, i my w chwili obecnej. Bo i nasi poprzednicy mieli te same pasje i namiętności, jakie mamy dzisiaj. Często kierowali się tymi samymi rządzami, jakimi kierujemy się dzisiaj, i popełniali te same błędy, jakie popełniamy my w chwili obecnej. Krzysztof, wyobrażasz sobie coś takiego? Film o dawnym Koszalinie. Ze szczegółami. Ja chciałbym, jak to powiedzieć, zgodzić się z Kasprem, ponieważ również w tym albumie znalazły się zdjęcia, które przekazał pan Sienkowski, tak, z Archiwum Państwa Sienkowskich. Tak, ale to jest rok 75. Tak, ale właśnie na tych zdjęciach, które były często, może nie często, ale od czasu do czasu robione nie od frontu i pokazujące fasady, ale właśnie od tyłu tych budynków, widać, jak to miasto wyglądało nie na ładnych pocztówkach, ale naprawdę. I to są straszne rudery, jakieś kurniki, jakieś takie komórki, więc odtwarzanie tego mogłoby rzeczywiście sporą ilość osób rozczarować, że to miasto nie wyglądało tak pięknie, jak nam się wydaje. To zresztą bardzo dobrze widać na zdjęciach lotniczych, które były wykonane w 1929 roku i które znalazły się w dosyć dobrej rozdzielczości w poprzednim albumie, gdzie widać, gdzie te miejsca, które dzisiaj w centrum, w okolicach rynku Księżnej Anastazji, są dużymi, jasnymi, przestronnymi podwórkami z zielenią, jakimiś placami zabaw dla dzieci. Wówczas to były zapchane właśnie takimi komóreczkami maksymalnie. To musiało być bardzo uciążliwe. Czy to się da zrobić w technice cyfrowej, omijając te takie wstydliwe rzeczy? Być może, no nie jestem informatykiem, ale też wydaje mi się, że wtedy byłoby to trochę bardziej przypominające skansen niż prawdziwe miasto. I to taki dosyć, za przeproszeniem, podpicowany skansen, gdzie domy wyglądałyby owszem jak dekoracje, ale niekoniecznie prawdziwie. Wspomniał pan o Politechnice Koszalińskiej. Ja tam pracuję na co dzień i jeden z projektów, który jest realizowany w Centrum Druku 3D u profesora Tomasza Królikowskiego, polega na tym, że są fragmenty odtworzone koło brzegu z ogromnym pietyzmem. Nawet dzisiaj chyba w tej chwili są wystawione w Berlinie, będą też wystawione na Politechnice na Siadeckich. I jednak można to zrobić, tylko trzeba mieć bazę, projekt i technologię. Także to jest mimo wszystko chyba temat otwarty. Chciałem Państwa jeszcze zapytać o to, który obiekt z tych tutaj zawartych albo z tych, które z jakichś przyczyn musieliście pominąć, możemy o nim powiedzieć, że naprawdę żal, że się nie zachował. Myślę, że wszyscy żałują ratusza. Tak, ratusz. Tęsknoty za dawnym ratuszem, który, nawiasem mówiąc, wydaje mi się dosyć mocno podobny do ratusza, który na co dzień możemy zobaczyć w Sianowie. Jednak do tego ratusza
większość osób, które zagląda na Facebook i komentuje Stary Koszalin, bardzo tęskni, żałuje, że tego ratusza, że ten ratusz nie przetrwał, nie zdając sobie zresztą sprawy z tego, że ten ratusz i tak był skazany na likwidację, przynajmniej w sensie siedziby Urzędu Władz Miasta, ponieważ projektowano nowy ratusz, który być może wcale by się dzisiaj tak nie podobał współczesnym koszalinianom, a w tym, z tego co zdążyłem przeczytać, to miał być, zdaje się, bank, kolejny bank w Koszalinie, już przed wojną. A państwo jak myślicie, czego możemy żałować? Tych pojedynczych elementów dawnej architektury średniowiecznej. Ta, która średniowiecznej i obiektów, które poprzez przebudowę wprawdzie straciły ten średniowieczny charakter. Myślę tu o przebudowach przede wszystkim XVI i XVIII wiecznych. To zresztą był czas, kiedy nie tylko w Koszalinie, ale w ogóle w miastach Pomorza Zachodniego dokonywano tego rodzaju przebudów ze szkodą dla tej warstwy historycznej, dla tkanki historycznej, ale to było naturalne i Koszalin tych elementów jednak kilka miał, a te elementy praktycznie w 1945 roku i w latach późniejszych przepadły. To jest wielka strata dla nas, że mamy tak słabo w Koszalinie zachowane świadectwa kultury materialnej, tu w zakresie budownictwa tej kultury średniowiecznej. Pani Doroto, który z obiektów? No, mnie jest bardzo szkoda budynku na przykład synagogi, bo był naprawdę piękny, pięknie położony. Gdzie on był, powiedzmy? To było jakby naprzeciwko polikliniki, po drugiej stronie ulicy, ale za budynkami, czyli już w parku. Generalnie no przepięknie położony, nieopodal ulicy 1 Maja, z kopułami, Gwiazdy Dawida, tam napis, pan Krzysztof zresztą go przytoczył. No te zdjęcia naprawdę, pocztówki, które są, oddają jego urodę, także tego budynku jest naprawdę szkoda. Możecie państwo powiedzieć, jak to wygląda procentowo, to znaczy ile zachowało się obiektów po wojnie z tego, co było przed wojną? Czy możemy jakoś na podstawie waszej wiedzy to powiedzieć? To znaczy, krótko mówiąc, jaki dzisiaj oglądamy Koszalin? Inny. Zupełnie inny. To jest zupełnie inne miasto, które w chwili obecnej ma pewne enklawy tego dawnego Koszalina. Ale jest to miasto, które siłą rzeczy już tyle lat po wojnie dokonało, w którym mieście dokonały się tyle przeobrażeń. Zresztą nie jest no przecież tutaj tajemnicą funkcja podniesienia Koszalina w 1950 roku do siedziby władz wojewódzkich i konsekwencje z tego wynikające dały miastu, jeśli chodzi o aspekty budowlane, szeroki impuls do rozwoju, ale coś odbywało się kosztem czegoś. To też były czasy, gdzie jednak w pewnym stopniu rezygnowano z tej stęchlizny XIX-wiecznej i początku XX wieku w zakresie budownictwa, co zresztą coś interesujące działo się również i w latach 30. i 40. XX wieku tu na naszym terenie, bowiem między innymi w Koszalinie przecież dokonywano przebudowy różnych budynków, w szczególności fasad. Tych nas fascynujących XIX-wiecznych fasad, które po prostu były skuwane i przyrównywane do prostej bryły i są Koszalin, Szczecin, Słupsk, Kołobrzeg, to były tego rodzaju miasta tej grupy i wielkości przykładami, to się działo. W latach 50., 60., a szczególnie w latach 50., w pierwszej połowie dokonała się rzecz, która całkowicie przeobraziła nasze miasto. I te szacunki, kiedy mowa o 30 do 40%, bo to jest procent stanu zachowania obiektów w stosunku do całego miasta, one nie są do końca miarodajne z kilku powodów, między innymi chociażby z tego, że różnie traktowano, czy różnie rozumiano, co było powodem likwidacji, rozbiórki, zniszczenia obiektu. Czy działania wojenne, czy działania bezpośrednio ratujące te obiekty, czy też rozbiórki powojenne. Tak czy inaczej, Koszalin jest miastem, który został pozbawiony tej substancji w sposób znaczny. W innych miastach ta degradacja poprzez jednocześnie zmianę funkcji użytkowej śródmieścia, u nas w naszym przypadku tej typowo handlowo-mieszkaniowej, doszło do zaburzenia funkcji na rzecz właściwie mieszkalniowej. Wyprowadzono przemysł z pewnymi wyjątkami, co było zresztą naturalne w innych również miastach, ale zwróćcie państwo uwagę, jakie przeobrażenia wystąpiły na przykład w wojewódzkim Szczecinie.
tam całkowicie już doszło do zachwiania pewnych proporcji, likwidacji tego wszystkiego, co było negatywne z punktu widzenia tkanki miejskiej XIX wiecznej i z początku XX wieku, bo tam właściwie zerwano z tym starym centrum. W Koszalinie to się odbyło w troszkę inny sposób, ale miasta województwa koszalińskiego, tego dużego, myślę tu o Słupsku, tę funkcję w pewnym stopniu zachowały, w pewnym oczywiście. Kołobrzeg całkowicie utracił tę funkcję ze względu na zniszczenia w czasie II wojny światowej, walk o miasto, ale zachowały się miasta jak Białogard czy Darłowo, które w naturalnej konsekwencji tego procesu dziejowego te funkcje musiały utrzymywać dalej. I to nawet w pewnych przestrzeniach trwa to do dzisiaj. Krzysztof, miałeś takie wrażenie, albo masz takie wrażenie, że to są w ogóle dwa różne miasta? Tak. To będzie chyba wyraźnie, najwyraźniej widać, porównując zdjęcia ulicy Zwycięstwa między Rynkiem, głównie między Rynkiem, a ulicą Grodzką, gdzie widać na starych pocztówkach piękne kamienice, bo przedwojenni mieszkańcy, miałem okazję rozmawiać z nimi w zeszłym miesiącu, mówili, że ta ulica, oni mówią na to Bergstrasse, chociaż kiedy się rodzili, to już to była Adolf Hitlerstrasse, ale nazywają to jeszcze Bergstrasse, że to był taki koszaliński kudam, tak? Czyli ten odpowiednik berlińskiej eleganckiej dzielnicy ulicy handlowej. W miejscu tych kamienic, które zachowały się na starych pocztówkach, dzisiaj stoją po prostu takie trochę koszarowe bloki ze zmieniającymi się sklepami. Dwa budynki bodajże zostały tylko po lewej stronie, idąc w kierunku wschodnim. Więc to jest inne miasto i inny rynek, który zresztą jeszcze też parę lat temu wyglądał inaczej i teraz został zakłócony dodatkowym budynkiem. Całkowicie zmieniła się ulica 1 Maja, właśnie na raty. Najpierw w czasie działań wojennych, czy tuż po, poległa cała wschodnia Pierzeja, a pod koniec lat 60. prawa, i która zresztą potem przez długi czas była najpierw giełdą samochodową, potem parkingiem, teraz tam jest pasaż Millennium. Szkoda tych budynków, bo to były też piękne budynki, niektóre oczywiście, nie wszystkie, ale był taki budynek na rogu 1 Maja i Andersa, bank z takim wykuszem wspaniałym. No niestety to się nie zachowało, a w tym miejscu stoją zwykłe galeriowce, z których zresztą to galeriowców miasto było, w momencie kiedy je budowano, miasto było szalenie dumne. To było bardzo takie... To była nowoczesna zabudowa. To była nowoczesna zabudowa i ten Koszalin był w ogóle traktowany jako takie miasto, nowe miasto, kompletnie nowe miasto, polskie miasto, socjalistyczne miasto, modernistyczne miasto. Ziemie odzyskane, ale przede wszystkim starano się zerwać z historią i to widać chyba najwyraźniej po, też jest w zasobie archiwum, trafiłem tam na zaproszenie z okazji 700-lecia miasta, zaproszenie wysyłane do różnych władz i osobistości. Tam na tym zaproszeniu wymieniono cztery wówczas najważniejsze daty w historii miasta. Była to data 1214, czyli po raz pierwszy wymieniona wieś Kosalic, 1266 nadanie praw miejskich, 1945 wyzwolenie, jak to wtedy mówiono, i 1950 uzyskanie statusu miasta wojewódzkiego. Cztery najważniejsze daty między prawami miejskimi a zdobyciem, wyzwoleniem w 1945 roku. Nic się nie działo wówczas i praktycznie o tym w świadomości nic nie istniało. Pani Doroto, pani redaktor, ostatnie pytanie. Gdyby pani miała na podstawie swojej wiedzy i tego, co jest w książce dzisiaj, przygotować takie zdanie zachęcające jako taki przewodnik do odwiedzenia miasta dawnego, Koszalina sprzed wojny, to co by pani w nim uznała za walor? Ja przyznam, nie zgodzę się troszeczkę z moimi przedmówcami, że tak to miasto przedstawili, że ono takie paskudne, że takie brzydkie, a za moment mówili, jakie piękne kamienice. Wilgoć, rynsztok, tak. Paskudnie, także nie, moim zdaniem ono na pewno nie było takie przestrzenne.
ale było mnóstwo urokliwych zakątków, takich przytulnych, naprawdę te ulice były zielone, przecież pamiętamy, obsadzone drzewami, śliczne. No, jest zresztą taki, centrum było również klimatyczne i bardzo ładne. No może nie ulica Mauerstrasse, bo to rzeczywiście była jedna, no takie biedna ta zabudowa, ale pozostałe, no naprawdę ja uważam, że to no było ładne miasto po prostu. W każdym mieście wydaje mi się, że fasady, szczególnie przy tych kudamach, są piękne, a z tyłu dzieje się różnie. Dlatego, no mówię, ja zachęciłabym, przyjeżdżajcie do Koszalina, jest zielony, piękny, przy Górze Chełmskiej, gdzie de facto działała również restauracja i nawet skocznia narciarska i tor saneczkowy, no żyć nie umierać. I wcale nie było to miasto blisko Mielna. Nie, Mielno było przy Koszalinie. Proszę Państwa, za chwilę będzie zdjęcie pamiątkowe twórców książki, a my Państwu bardzo dziękujemy za spotkanie.